Witam Was w kolejnym filmie. Jest 6 rano, przynajmniej jest publikacja, nie wiem, oglądacie pewnie to później. Zadanie polega na tym, odpytajka. Mówię zdanie po polsku, następnie mówię zdanie po niemiecku, ale bez jednego słowa i następnie podaję 3-4 wersje albo propozycje, jakie tam słowo ma być umieszczone i na końcu sobie wyjaśniamy wszystko gramatycznie, jak to ma wyglądać. Pytanie. Mama wraca z pracy. Die Mama kommt von der Arbeit zurück. I pyta swojego syna. Und fragt seinen Sohn. Und fragt ihren Sohn. Entschuldigung. Dlaczego nie odkurzyłeś? To jest pytanie dla Was. Włączyliście napisy? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, to zrobiliście to teraz. Widzicie w napisach, włączcie napisy niemieckie. Dlaczego nie odkurzyłeś? Aha. Możecie sobie zrobić pauzę teraz i odpowiedzieć na to. Jeżeli nie włączyliście pauzy, jedziemy dalej. Warum hast du nicht? I co tu będzie na końcu? Wersja pierwsza. Staubsaugt. Wersja druga. Gestaubsaugt. Wersja trzecia. Staubgesaugt. Co wybieracie? Chwila na zastanowienie się. Styknięcie palców, myślę sobie, będzie sygnałem, że będę mówił właściwą odpowiedź. Po to to robię, żebyście mieli czas na zatrzymanie filmu. Gestaubsaugt. Gestaubsaugt. To jest wersja prawidłowa. Zdziwieni? Słuchajcie, czasownik staubsaugen to jest odkurzać. Dodam, że samo saugen oznacza ssać, a staub to jest kurz. Czyli dosłownie to jest ssać kurz. Odkurzacz. Nie? Czasownik staubsaugen jest czasownikiem regularnym. Tak jak macie machen, w czasie przeszłym jest gemacht. Lernen, w czasie przeszłym jest gelernt. I staubsaugen, w czasie przeszłym to jest gestaubsaugt. Wiem, że jest, dlatego dałem w odpowiedzi staubgesaugt, niewłaściwą wersję. Powoduje to, że myślimy, że ten czasownik jest rozdzielnie złożony. Nie jest. Traktujemy to jak jeden czasownik. Nie? Ja odkurzam, przy okazji to jest ich staubsauge. Tak to wygląda. Dziękuję za dzisiejszą odpytajkę i zapraszam na kolejne. Aha, mówiłem o subskrybowaniu kanału, żebyście byli na bieżąco. Jeszcze o tym powiem. Trzymajcie się.